Hej, witajcie na kanale Kwasior Official. Kolejny odcinek z serii Spiżarnia Przetrwania, czyli serii filmów, w których staram się omawiać i testować różnego rodzaju produkty o wydłużonym terminie przydatności do spożycia. Tak, co by słusznie wyposażyć swoją spiżarnię w dobrej jakości produkty i w razie trudnych czasów, czy jeśli po prostu nie mamy czasu, nie chce nam się gotować, otwieramy i mamy. Dzisiaj grochówka z kiełbasą w puszce. No bo po co gotować cały gar grochówy, jak można otworzyć puszkę, nie? No nie wiadomo, sprawdzimy to dzisiaj. Jaki ona ma skład, jaki termin przydatności do spożycia i jaki ma smak. Zapraszam do stołu. No i na dzień dobry informacja, że produkt wyprodukowano w Polsce. Składniki: wywar na kościach wędzonych, groch 15%, kiełbasa śląska 14%, o, składu kiełbasy nie podali, a mogliby, warzywa w zmiennych proporcjach, ziemniaki, marchew, seler korzeniowy, pietruszka korzeniowa, przyprawy wyłącznie naturalne, w tym majeranek, pieprz czarny, a na końcu mamy sól. Tutaj jest sposób przygotowania. Najlepiej spożyć przed lalala. A to lalala to jest tu. 2026, początek roku. To jest oczywiście orientacyjna data. Spokojnie, jeśli puszka nie jest tutaj wybrzuszona, to taki wek nadaje się dużo, dużo dłużej do spożycia niż ta data tutaj. Chociaż zawleczka powoduje, że puszka jest mniej odporna na obrażenia fizyczne niż taka bez zawleczki, ale zyskujemy tym samym łatwość otwierania. Dobrze, spróbujmy, otwórzmy ją. Tak prezentuje się puszka w środku. Powąchajmy. Pachnie ładnie, jak typowa zimna grochówka. Tak jakbyśmy wczoraj ugotowali grochówkę, dzisiaj otworzyli garnek, żeby sobie odgrzać. No to właśnie tak to pachnie. Domowa grochóweczka. No i teraz sprawa wygląda tak, scenariusz jest taki, że nie mamy możliwości podgrzania tego cuda z różnych względów. Nie chcemy ujawnić swojej pozycji, nie mamy jak podgrzać, bo na przykład jest blackout, wyłączyło prąd, a nie byliśmy przygotowani, nie mamy kuchenek i tak dalej, więc posilamy się na zimno. Zapach wabiący, kuszący, jest tutaj kiełbaska, ziemniaczki, no a jak smakuje wszystko na zimno? O! Nie z gorsza, wręcz bardzo smaczna, powiedziałbym. Teraz z kiełbaską. Bardzo smaczna grochówa. Słuchajcie, taka podwojskową trochę zachodzi, jak z festynów. Kuchnie polowe robią tam grochówy i tak dalej. Chociaż brak tu aromatu dymu, tego charakterystycznego dla kuchni polowej, to wciąż jest to bardzo dobra domowa grochówka. I na zimno krzywdy nie ma. Jakbyśmy taką puchę zjedli. Naprawdę dobra. Gęsta, aromatyczna. Czuć majeranek, dobrze sól. Na zimno, a co dopiero będzie na ciepło. Sprawdźmy to, podgrzejmy całość. Słuchajcie, festa grochowa jest, naprawdę porządna, dobrze wykonana grochowa, 9 na 10, jest przepyszna, czuć majeranek, czuć pieprz, czuć groch, czuć tą wędzonkę, jak najbardziej, przepyszna. A kiełbasa? Słuchajcie, kiełbasa, pomimo tego, że nie ma napisanego składu, to czuć, że to jest dobrej jakości kiełbasa. O, naprawdę, jeśli szukacie dobrej grochówy, to jest dobra grochówa. Bardzo dobra grochówa. Bardzo dobra. O, jaka dobra. Aż jestem w szoku, słuchajcie, bo
przeważnie te grochówki i te danka są takie niedoprawione tego. A tu? Nie chcę mówić, że sam bym lepszej nie zrobił. Zrobiłbym. Ale ta jest zacna. Pozdrawiam. Do zobaczenia.